Otworzyć. Otworzyć, zaraz otworzymy. Ale najpierw... Siemanko! Tam. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w najbardziej truskawkowym odcinku. W dzisiejszym odcinku rozwiążemy nierozwikłaną zagadkę internetu dotyczącą tego, dlaczego w Korei sezon na truskawki jest w zimie. Jak widzicie, na razie znajdujemy się w mojej kuchni. Zaraz będziemy tutaj robić coś z truskawkami, ale już zapowiadam, że bardziej przy końcu tego odcinka przeniesiemy się na farmę truskawek, gdzie będziemy z Sonu zbierać truskawki koreańskie, pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda, jak ta zimowa uprawa wygląda tak naprawdę, bo jest to dość mocno zaskakujące. Jeżeli jesteście z nami na tym kanale już jakiś czas, to mogliście słyszeć, jak mówię, jak pokazuję truskawki w sklepie i mówię, że sezon na truskawki jest teraz, czyli w zimie. Mamy teraz zimę, w Korei też jest zima, bo Korea leży w takiej strefie klimatycznej, że zima ma wtedy, kiedy my. Ostatnie kilka dni były naprawdę ciepłe, ale dzisiaj się ochłodziło i w Korei mamy teraz -1 stopień, padał nawet dzisiaj śnieg, ale nie o tym, nie o tym. Do sytuacji pogodowej przejdziemy może, jak będziemy już na tej farmie truskawek. Teraz zajmiemy się teoretyczną stroną tematu i w Korei, tak jak mówię, też jest zima, ale sezon na truskawki jest teraz. Można by więc przypuszczać, że sezon na truskawki będzie cały rok i w lecie, i teraz zimą, ale tak nie jest. Bo w Korei latem truskawki nie są uprawiane w ogóle. Nie ma w lecie truskawek. Bardzo ciężko jest w sklepie kupić nawet truskawki. Czasami będą one importowane, zwykle raczej znajdziemy truskawki mrożone. Ja mam zawsze z tym problem, bo zawsze jakoś w okolicach maja, czerwca chciałabym Wam pokazać przepis na ciasto z truskawkami i nie mogę wtedy dorwać truskawek. Więc może nagram taki odcinek teraz z wyprzedzeniem i puszczę go dopiero w lecie. To nie jest głupi pomysł, co myślicie? Chcecie ciasto z truskawkami? Więc w Korei w lecie nie ma truskawek, są tylko zimą. I te zimowe truskawki wyglądają tak. Są szałowo wielkie często, są też troszeczkę mniejsze, ale głównie są takie wielgachne i one są bardzo, bardzo soczyste i bardzo, bardzo słodkie. Zaraz będziemy tutaj dokonywać na Waszych oczach, na wizji degustacji tych truskawek. Ja tutaj mam cały pojemniczek, od razu Wam go pokażę. Mamy tutaj cały pojemniczek truskawek, on wygląda tak, jest jego kilogram. I tutaj w ogóle dzisiaj będzie cała masa jakichś takich niezwiązanych ze sobą ciekawostek. Tutaj jest ciekawostka. W Korei truskawki pakuje się zawsze w takie styropianowe pudełka. Nigdy nie ma takich drewnianych kubiałych jak u nas. Czasami są ewentualnie takie plastikowe, przeźroczyste pudełka, ale zwykle jest właśnie taki styropian, jeżeli chodzi o porcje jednokilowe. Są też takie miski jakby czerwone, w których są truskawki sprzedawane. Zresztą co ja Wam będę mówić? Przenosimy się teraz do sklepu, już Wam pokazuję. Więc tak to wygląda. Truskawki są zwykle w opakowaniach półkilowych. One są poddzielane zawsze między sobą taką folijką, jakimś tam taką piankową, taką pianką, żeby one się nie pobijały od siebie. Są też opakowania kilogramowe, takie styropianowe i takie opakowania kilogramowe, czerwone miski często też się pojawiają. I ja tutaj, tak, jeżeli widzieliście już, jak to wygląda w sklepie, to zaraz powiem Wam resztę rzeczy, ale dam tutaj mojemu małemu pomocnikowi co nieco do mieszania. My dzisiaj w trakcie tego odcinku, na początku tego odcinku, bo tak jak mówiłam, potem idziemy na tą truskawkową farmę, się nie przyzwyczajajcie do tej kuchni, ale na początku tego odcinka będziemy sobie robić kanapkę truskawkową. Nie wiem, czy wiecie, ale ja w zeszłym roku dodałam taki filmik o koreańskiej kanapce z truskawkami i ten filmik bardzo pomógł mojemu kanałowi, zawdzięczam mu dużo, bo bardzo wiele osób zaczęło oglądać kanał Pierogi z Kimchi od tego filmiku, więc dzisiaj w podzięce będziemy robić taką kanapkę sami. Mam nadzieję, że nam fajnie wyjdzie i ja tutaj zaraz będę kontynuować moje truskawkowe opowieści, ale w międzyczasie dam Sonu, żeby mieszał serek kremowy i mówiąc serek kremowy, wreszcie kupiłam taki, o jaki mi zawsze chodzi. Mam na myśli serek Philadelphia. Oczywiście może być serek łaciaty, może być na przykład serek bieluch, obojętnie. I będziemy, a łyżka gdzie jest? I teraz ten serek kremowy będziemy mieszać w jakieś obojętnie jakie miejsce z odrobiną cukru pudru, a mówiąc odrobina, mam na myśli co najmniej 2 czubate łyżki. Także tego. Bo ten serek sam w sobie jest lekko słony. Dość mocno słony tak naprawdę. I kwaskowaty, więc nie polecam używać go tutaj bez cukru żadnego. I
Zaraz jak Sonu wybierze, jaka łyżka mu się podoba, to będziemy tutaj mieszać ten serek z cukrem. Proszę, Sonu. I tak jak mówiłam, w Korei w lecie nie ma truskawek, bardzo ciężko jest je dostać, ale w zimie są i te zimowe truskawki oczywiście nie są, nie mają prawa być uprawiane na polu, tak jak u nas, przy gruncie, bez zadaszenia, bez przykrycia, no bo zamarzłyby. W Korei zimy są naprawdę mroźne, teraz mamy minus 1 stopień, ale w nocy będzie pewnie z minus 10 i tak jest zwykle przez całą zimę, od po prostu końca listopada do początku, do końca lutego jest bardzo zimno, więc te truskawki muszą być uprawiane w szklarniach. I takie szklarnie w Korei nazywają się winylhousy, bo one są zrobione z folii takiej, prawda, winylowej. Tam uprawia się te truskawki i to nie jest też odmiana gruntowa, tylko są to tylko i wyłącznie odmiany wiszące, więc to się robi też popularne w Polsce. Ja pamiętam, że jak oglądałam Agrobiznes kiedyś, to tam mówili, że u nas też takie odmiany już są. Jeżeli znacie się na truskawkach, uprawianiu truskawek, to dajcie znać, bo moi rodzice zawsze tylko takie zwykłe przy gruncie krzaczki mieli. A w Korei są te odmiany wiszące i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jeszcze dość niedawno w Korei można było kupić praktycznie tylko truskawki z importu z Japonii. Koreańskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju postanowiło troszeczkę popracować nad tym, żeby truskawki były smaczne też w Korei. I są, no dobrze, już wystarczy tego cukru. Konie, dziękuję. Dziękuję. Może tą łyżką albo tym. Mieszamy. Zbijali te truskawki, mieszali je z różnymi innymi odmianami, że wyszły im koreańskie truskawki, które są bardzo dobre i charakteryzują się tym, że są właśnie takie wielkie. One są zawsze takie piękne, czerwoniusieńkie, w środku dość mocno jasne. Zresztą już Wam pokazuję i moglibyście pomyśleć, że te truskawki koreańskie będą takie jak te, które w Polsce można kupić w zimie w Biedronce czy tam w Lidlu, pakowane właśnie w taki plastik, takie wiecie, jakieś z Hiszpanii. Ale one są zupełnie inne. Tamte truskawki, które w zimie znajdują się, znajdziemy w supermarketach, tak, są takie wręcz, takie, mają taki wręcz sztuczny aromat, smakują tak dość plastikowo, bardzo szybko się psują, no są po prostu niedobre. Te truskawki to jest po prostu najlepsze, co może być. I zobaczcie, one są takie białe w środku, bardzo soczyste i bardzo, bardzo słodkie. Nie dość, że truskawki bydle, to jeszcze mega słodkie truskawki bydle. I w Korei wszystkie owoce zawsze są tak hodowane, uprawiane, zmieniane, krzyżowane, żeby były jak najsłodsze. Zawsze one są praktycznie pozbawione tej kwaśności, są bardzo słodkie i tak jak w przypadku jabłek albo gruszek, mnie to denerwuje, bo ja lubię nasze polskie kwaskowe jabłka i gruszki, tak w przypadku truskawek, no to jest po prostu coś pięknego. Skoro już przybliżyłam Wam koreańskie truskawki, to zajmijmy się tym, o czym miałam mówić głównie. Chyba jakaś trochę kwaśna była jednak. Czyli tym, dlaczego w Korei sezon na truskawki jest w zimie. Główną tego przyczyną jest koreański klimat. Dobre, tak. No, dobra. Mhm. Bardzo dobre? Mamo, dobre. Wiosny w Korei są dość krótkie, naprawdę bardzo krótkie. Bardzo szybko robi się gorąco i wraz z tym gorącem bardzo szybko robi się też bardzo wilgotno. I tak naprawdę truskawki nie mają szans urosnąć takie wielkie, duże, soczyste i nie zgnieść przy tym na przykład. Więc uprawia się takie truskawki szklarniowe. I wtedy one mają szansę sobie tutaj spokojnie dojrzewać. W tych szklarniach tam są odpowiednie warunki, im się rośnie naprawdę dobrze. I Korea też jest znacznie mniejszym krajem od Polski, jak wiecie. Jest to też kraj górzysty i nie ma tu za wiele miejsca na te takie uprawy truskawek ziemne. I Koreańczycy przede wszystkim przy tym braku miejsca nie mogą sobie pozwolić na to, że będą sobie uprawiać truskawki i część z nich im po prostu nie wyjdzie, nie będzie dobra, nie spełni warunków, a oni są bardzo wymagający, jeżeli chodzi o owoce i takie truskawki, które byłyby kwaśne albo truskawki, które by były małe i brzydkie, właśnie brzydkie, bo Koreańczycy kochają piękne owoce, nie miałyby szans się sprzedać. A takie truskawki sprzedają się bardzo dobrze i osiągają bardzo wysokie ceny. Są truskawki, takie bycze truskawki, które sprzedają się na przykład za 170 zł. Mama też. Za kilogram, ja też?
Moje były za 30 zł za kilogram, co też jest bardzo, bardzo dużą ceną, jak na kogoś, kto jest z Polski, jest przyzwyczajony do truskawek. Za parę złotych za kilo, przynajmniej tak było kiedyś, że przy drodze można było kupić kilo truskawek za 3 zł. Teraz te czasy minęły, no ale i tak nie kosztują w Polsce truskawki 30 zł w sezonie. Ale Koreańczycy bardzo chętnie kupują te truskawki w sezonie, więc ci wszyscy rolnicy chcą jak najpiękniejsze im sprzedawać i uprawiają je właśnie w tych szklarniach. Proszę panie Zonu, jak widzicie, mój serek, część mojej kanapki z truskawką tutaj zostanie bardzo szybko zjedzona zaraz. Będziemy tutaj dalej działać z naszą kanapką. Ja tutaj mam serek z odrobiną cukru. Tutaj będę dawać sobie śmietankę, kremówkę. Tej kremówki damy sobie tak 100 ml i ja ją ubiję teraz. Znowu mi nie przypomnieliście, żebym sobie przygotowała przedłużacz, więc zniknęłam na chwilę z pola widzenia. Moja śmietana już ubita. Mieszadełka czekają na mojego głównego degustatora. Sonu, chodź! Ja do tej ubitej śmietanki dodam sobie do ten kremowy serek. Taka kanapka właśnie, którą tu zaraz otworzymy, jest dostępna w tych wszystkich koreańskich sklepach typu Żabka, czyli takich sklepach całodobowych. Moja masa zrobiła się taka, jest naprawdę bardzo smaczna. W tych kanapkach ze sklepów typu... Dziękuję! W tych kanapkach ze sklepów całodobowych ta masa nie jest taka dobra, to jest raczej taka dość sztuczna, bita śmietana. Czasami trafia się na gorszą, czasami na lepszą, ale bez szału. Nasza tutaj będzie wysokiej jakości kanapką z truskawkami. Skoro przygotowujemy kanapkę, to przyda nam się tutaj też chleb. I to nie będzie zwykły chleb, to nie będzie taki polski chleb na zakwasie oczywiście. Nie będzie to też chleb tostowy. To jest koreański chleb sikbang, który po prostu to jest taka brioszka, taki słodki chlebek, taka chałka bez kruszonki o innym kształcie. I taki chlebek super się nadaje do tej kanapki. I tak naprawdę ta kanapka to jest tylko nazwa, ale zdecydowanie lepiej będzie tutaj pasować nazwa po prostu deser, albo nawet ciastko. Tylko odcinamy skórki. Przygotuję sobie kilka tutaj takich mniejszych truskawek, one i tak są wielkie, ale mniejsze. Tak poza tym, to chciałam tylko powiedzieć, że zobaczcie, mam specjalnie na tą okazję, mam fartuch z truskawkami. Proszę o docenienie tego w komentarzach. Truskawki umyte, myślę, że 4 na taką kanapkę to i tak będzie za dużo, ale zobaczymy. I odcinamy im te szypułki. Tak to ułożymy i tu damy jeszcze po pół, okej. Okay. Weźmy sobie troszkę kremiku. Dobrze. Tak to wygląda na razie. I teraz przykrywamy to resztą kremu. Będziemy wsadzać między truskawy. Jak się domyślacie, kaloryczność takiej kanapki jest zbliżona do kaloryczności porządnego obiadu. Jak widzicie, krem jest dobry. O to się martwić nie musimy. No. Masz łyżkę. I teraz będziemy przykrywać drugą kromką. Sonu, fajny domek. Teraz tutaj powyrównujemy. Musimy to teraz przykroić tak, żeby nam się te truskawki na pół przekroiły. Może damy radę. Uwaga. Uwaga! Uwaga! Yes! Tort! Tort! Tak, Sonu, bardzo dobrze to ująłeś, bo to bardziej przypomina tort niż kanapkę. Ten chlebek jest słodki, więc muszę robić punkcję biszkoptu. Już będziemy tego próbować. Sonu, próbujemy. Może sobie to udamy jeszcze na pół, a to udamy tacie, co? Chodź sobie, przekroimy tu jeszcze na pół, dobra? Będzie pół twoje, pół moje, ok? Pół tatowe. Za to, że nas zawiezie na tą farmę truskawek. Próbujemy kanapki z truskawkami. Sonu, jak to jeść? Nie ma. Ja już swoje pół zjadłam. Sonu ze swojej połówki wyjada krem i nie jestem pewna, czy nie zapomniałam o czymś w moim opowiadaniu o truskawkach, więc ja sobie teraz to zmontuję. I akurat jak będziemy jechać na tą truskawkową farmę, to będę wiedziała, co mam Wam jeszcze powiedzieć, więc widzimy się w dalszej części odcinka, gdzie będziemy relacjonować dla Was sytuację na żywo z farmy truskawek.
Więc do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Ten stary Donald farmę miał. Jajo. Patrzcie. Tak się uprawia truskawki w Korei. Tu są, tu jest dość ciepło, a na dworze jest minus 2 stopnie. Tutaj jest tak, że mi jest ciepło, w kurtce Sonu pewnie też. Sonu, chodź, zbieramy. Ła! Patrzcie, jakie piękne. I dlatego te truskawki są zawsze takie czyściutkie, bo rosną sobie w szklarni i tak sobie wiszą. Pan nam powiedział, że teraz nie możemy jeść, tylko dopiero jak nazbieramy cały koszyczek, zamkniemy go, to możemy wyjść i jeść. I w ogóle nie ma tutaj innych wizytorów dzisiaj, tylko my. Pan dla nas specjalnie otworzył. Zwykle w weekendy jest cała masa ludzi. Patrzcie, duże to jest bardzo. I leci muzyka. Dobra, jedno pełne z pół kilo będzie chyba. Niam, niam. Idziemy z truskawkami. Zobaczcie, tak wygląda szklarnia z zewnątrz i co jest najśmieszniejsze, ona jest pod blokami normalnie. Tutaj często koło bloków są jakieś takie pola. I widzicie, tu jest takie pole, tutaj jest druga szklarnia, a my idziemy teraz dać zwierzątkom roślinki. Tu są zwierzątka, bo jakby były tylko truskawki, to by turyści nie przyjechali, bo za mało atrakcji. Sonu motor. Sonu motor. Sonu jest bardziej zainteresowany tym, niż króliczkami. Patrz, mama. Widzicie, zawsze to się kończy oglądaniem jakichś koparek. To jeszcze rzut na farmę. Niam, niam? Dobre? Dobre. Próbujemy, Sonu, jak smakują truskawki, które twoja mama własnymi rękami w pocie czoła zrywała z krzaczków. Słodsze niż te, które mieliśmy w kanapce z truskawkami. Wygląda na to, że nasze pudełeczka z truskawkami zostaną zjedzone wszystkie w drodze do domu, chociaż mamy tutaj jakieś 15 minut samochodem tylko. Wydaje mi się, że wszystko już powiedziałam o tych truskawkach, gdy robiliśmy kanapkę z truskawkami, więc możemy zakończyć ten odcinek tym pozytywnym akcentem. Więc co, no, mówimy papa? Papa! Papa! Mówiłam, że tak to się skończy. Nie ma. Mama, gdzie jest? Mama, gdzie jest? Nie ma mamy. Tu jest. Nie ma to. Nie ma Sonu? Gdzie jest Sonu? Tu jest. No tu jest. Gdzie jest mama? Gdzie jest mama?